Szanowni drodzy Państwo, dzień dobry. Na początek szybkie wyjaśnienie, gdzie jestem. Jestem nad jeziorem i ci starsi widzowie, którzy oglądają ten kanał, to mogą rozpoznawać to miejsce. Ja tutaj poszukiwałem jakieś 3 lata temu, na jesień, to był wrzesień bodajże, i było bardzo fajnie, bardzo dużo złota tutaj znalazłem. I chcąc nie chcąc, dzisiaj znajduję się tutaj ponownie. Krótkie wyjaśnienie, dlaczego nie było live'a w niedzielę? Nie było dlatego, że nie, potrzebne jest miejsce do tego, czas i spokój. Tego mi zabrakło. Jeżeli mi się uda, poinformuję dzień wcześniej i live'a z losowaniem zrobimy. Tymczasem ja zakładam woderki i atakuję. A ten odcinek niemalże w całości dotyczyć będzie wodnych poszukiwań w jeziorze, więc jeżeli nie interesują Cię tego typu rzeczy, no to musisz przełączyć kanał. Chciałbym od wyspy z lewej strony, tam miałem złoto gdzieś w pobliżu tych zarośli, drugie miałem mniej więcej z tej strony po prawej i dwa na środku. Po drugiej stronie jeziora na mapie widziałem, że jest jeszcze jedno, no nie wiem czy kąpielisko, ale spore wypiaszczenie, na to liczę, bo tutaj nikt nie przychodzi się kąpać bodajże od 70-80 lat. Tak jak się spodziewałem, na samym początku, tam jak wchodziłem, praktycznie żadnych sygnałów i jestem teraz z prawej części wyspy i tutaj będę poszukiwał. Tutaj pamiętam właśnie przed 2-3 laty było dużo monet z okresu PRL. No teraz przyszedłem pierwszą prostą, no na razie jeszcze nie ma nic, ale następne jak się włączę, to mam nadzieję, że już Wam garstkę fantów pokażę. Na początek taki złośliwy kawałek ołowiu? To jest śrut jakiś. No, to mnie bardzo denerwowało, bo oczywiście wiadomo. Po dłuższym czasie bez sygnałów jest blaszka z kotwiczką. No ale to mnie nie satysfakcjonuje. To jest to główne miejsce, gdzie było najwięcej się działo. Pokieruję się w stronę zdezelowanego pomostku. No i jeżeli tam nic nie będzie, będę musiał się kierować w lewą stronę jeziora. Przy tym starym zdezelowanym pomoście mamy blaszkę wędkarską i tam jeszcze jakiś ciężarek. No tutaj jest troszkę więcej sygnałów, ale ciężko się wydobywa te przedmioty z wody, bo są spore zarośla. No ale w tym wszystkim jest szansa. Widzę w środku guzik. Mały guzik z orzełkiem, ale bez korony. Tak, bez korony. Więc to PRL. Kolejny guzik, taki złotawy. No ale to nie są fanty, na których mi zależy. Tam jest ten pomościk, przy którym łaziłem syfu dużo. No i teraz się kieruję dalej w prawo. Jeżeli nic dalej nie będzie wychodziło, to trzeba będzie pomyśleć nad nowym jeziorkiem. Tutaj w tych trzcinach znalazłem pierwsze złoto nad tym jeziorem, ale no, więcej tego chyba tutaj już nie ma. Tutaj. 16-17, pierwszy taki ładny sygnał. Szkoda, że nie mam na głowę mocowania dla GoPro, dlatego zaraz jak wykopię, to pokażę. No, nadzieje spore były, a to tylko tak. Dwa? Nie, myślałem, że dwa złote w PRL-u, a to dwa fenole. No to trochę lepiej. Ciekawsza taka moneta niż PRL-ka. Może coś jeszcze w tych krzokach znajdę. No robi się coraz ciekawiej, bo druga moneta z rzędu, jedna przy drugiej, tam było 10 tak fenoli, a tutaj mam 5 fenoli. Czyli tutaj w tym miejscu, gdzie jestem, za dobrze wcześniej nie czesałem. Oby tak dalej. Przedzieram się, jak widzicie, przez ten cały gąszcz trzcin. Ciężko się macha za wykrywaczem. Prędzej się połamie, niż coś znajdę. Generalnie pogoda jest super i nie chce się wychodzić, ale miejscowa jest już najprawdopodobniej tak przetrzepana, że marnuje ten czas. No już nie słyszę żadnych sygnałów praktycznie. Może troszkę zrobię. O, tutaj coś mam. No dobra, chowam kamerkę i zaraz sprawdzę, co to jest. Ale brzęczy z żelazem, więc myślę, że to nic fajnego.
Może nie skarb, może nie metal tym razem, ale fajna butla, bo to stara po niemiecku jakaś Karl Nagel Dramburg Unverkauflich. Stara butelczyna. Ja ją zabiorę, bo mi się podoba. Może z niej coś uczynię, jakąś lampę. To jest fajna rzecz. Szkoda wyrzucać. Pewnie była korkowana z boku na ten takie, wiecie co chodzi. Takie zatrzaski. Generalnie, jak widzicie, wiele niemieckich fantów wychodzi. Feningi, teraz ta butelka z niemieckimi napisami. Więc ewidentnie to tereny po niemieckie są. I no teraz zacząłem marzyć o tym, żeby znaleźć jakiś pierścień, sygnet jakiegoś Hansa, który wszedł tutaj do wody się kąpać, pływać albo łowić ryby. No, cztery obrączki, które tutaj znalazłem, to jest mowa o tych złotych, to wszystkie były po niemieckie. I pamiętam daty, był 23 rok, był 34 i to była Wigilia, 24 grudnia. Takie ciekawe rzeczy, no może jeszcze jakąś przeoczyłem i zwieńczymy dzieło i jakaś jeszcze ostatnia złota obrączka i więcej tu nie wracam. Oby tak było. Przedzieranie się przez takie zarośla jest mocno upierdliwe. Cały czas muszę ściągać z twarzy pajęczyny i to jest dosyć upierdliwe. Ja już wracam tam, skąd przylazłem. Łażę sobie teraz tak przy samym brzegu i wędkarstwo. Blaszka z jakimś tutaj jeszcze ciężarkiem. 3-4 sztuki dzisiaj, ale biżuterii żadnej. No niestety, no chyba że dwa guziki policzyć jako biżuterię. To co znalazłem, to praktycznie same pierdółki, ale butelczyna mi się podoba. Zaraz to rozłożę na brzegu, zobaczymy, podsumujemy. O, butelka mi się zapełniła wodą z jeziora. No i co? I trzeba szukać nowej miejscóweczki. Co do podsumowania, to za dużo wam nie opowiem, po prostu pokażę, przypomnę te dwie monety, fenole 5 i 10, dwa guziki, dwa grosze, ołów i blaszki, jedna, druga, była jeszcze jedna z kotwiczką, nie wiem czy mi wypłynęła czy co, no i niestety, fantem dnia muszę uznać tą butelkę, bo nie jest to codzienny widok, jest to na pewno jakaś starsza, po niemiecka butelczyna i z niej można coś ciekawego uczynić. Fajnie, że już wiosna nadeszła, w końcu zrobiło się tak jak powinno być, jest ciepło i od razu mega ochota, żeby wsiąść w Vito. No wiadomo, najpierw muszę zrobić zabudowę, ale to już za tydzień. Za tydzień wracam i zaczynam budować, no i zaczną się wyjazdy, zaczną się te majowe, letnie wycieczki, wyprawy. A teraz w maju, 12-14 to jest weekend, przypominam, że będzie to spotkanie w Lublinie w ramach targów Pro Arma. No i ja tam będę i będzie chyba Odyniec. Parę osób jeszcze na pewno przyjedzie. Zabiorę oczywiście ze sobą wykrywacz. Jeżeli Vito już będzie gotowe, mam nadzieję, że będzie, no to posiedzę tam kilka dni i jakieś dłuższe poszukiwania. Zobaczymy, co z tego wszystkiego się urodzi. Jaka cisza. Coś pięknego. Las już taki fajny, robi się wiosenny. A tutaj zobaczcie, jaki syf. No to mnie zawsze będzie bardzo frustrowało. No gdybym miał ze sobą jakieś wory większe, by zabrałbym to, bo ten widok strasznie drażni. Takie piękne miejsce, takie czyste jezioro i ten brzeg tutaj szpeci. Ale ładnie przyszykować sobie opał do ogniska, to już potrafili. Ale żeby posprzątać ten banżaj, to już za wiele roboty. Na dzień dzisiejszy ja nie wiem, czy coś ciekawego jeszcze się będzie działo, co będzie nadawało się do tego, żeby to nagrać i pokazać. Myślałem, żeby ten film zrobić dłuższy, kolejny wypad, bo mam tutaj na Pojezierzu Drawskim tych jezior
jezior Multum po prostu i tylko nie wiem, czy będę miał czas, czy będzie możliwość przeprowadzić jakieś poszukiwania i w ogóle czy znajdę jakieś ciekawe jezioro. Dlatego ten odcinek dobiegnie końca, a jeżeli uda się zrobić kolejny, no to po prostu będzie. No to znalazła się i ta z kotwiczką. No ale tak jak widzicie, sam groch z kapustą. Ołów, jedna, druga sztuka. No i tylko te monetki. Dwa fenole, a nie 10 jak mówiłem i 5 feningów, tak? Tak. 5 feningów i 2 fenole. No to wracam, jaram się teraz tym lasem niesamowicie, bo już zapomniałem jak to jest. Iść sobie po dworzu i ciepło jest, nie trzeba kurtki nosić, można praktycznie na krótkim rękaweczku, słoneczko. I to jest to. I tutaj nad tym jeziorem, gdzie idę, mam jeszcze dwie plaże, ale no 3 godziny albo 4 szukania po to, żeby jakieś dwie blaszki znaleźć, to trochę mija się z celem. Dlatego ja dzisiaj przysiądę przy kawusi i namierzę jakieś jeziorko, które być może sypnie czymś ciekawym. Przynajmniej będą jakieś nadzieje. No tutaj już byłem za często. Tutaj gdzie leży ten konar, też dużo ludzi przychodzi, ale bardziej łowią ryby. Ja tam wchodziłem kiedyś, no i jest bardzo duży, szybki spadek. To jest dobre miejsce, ale na piankę, bo w oderach to mnie momentalnie zaleje i tyle z tego będzie. Ale zobaczcie, jak widać, jest możliwość. Jest tutaj tak, no tutaj jest płytko, ale zobaczcie, no tam zaraz, gdzie kończy się to wypiaszczenie, to już robi się tak z 1,5 metra. Tutaj jakieś wzmocnienia, albo jakiś pomost był. Wiem, że z drugiej strony jeziora może widać. Nie, tutaj tego nie będzie widać, ale tam są takie ogromne pomosty i miejsce do wypoczynku, taki parking leśny. To jeszcze być może tam sobie spróbuję. A to drzewo, zobaczcie, wygryzł bóbr, albo więcej bobrów. I zobaczcie, co się narobiło. Drzewo wpadło do wody. Tutaj więcej takich zapór te bobry robią. Za chwilę wam pokażę takie obżarte jeszcze jedno drzewo. Niebawem jedno drzewo kipnie do wody, dlatego że bobry obżarły pień. Zobacz, ale nie, jeszcze chwilę. Ale jeszcze trochę pojedzą i na pewno wpadnie do wody. A to już jest generalnie ten mniej przyjemny etap poszukiwań, powrót. 2,5 km do samochodu. No ale spacerek w taką pogodę to po prostu czysta przyjemność. Przypomniałem, że jest niedziela świąteczna zresztą. A tu kolejne obżarte drzewo. O, prawie sam się obali. O, zobaczcie. Co te bobry robią? Co one robią? A co to? Sobie tak wyżarły, taki, taką rzeźbę sobie, rybę zrobiły bobry. A tutaj na pewno koczują, bo te obalone drzewa i gałęzie to wszystko ich robota. Może jakiegoś namierzę. Może sobie tutaj łazi, wypoczywa. Na pewno obżerają drzewa. O. Kolejne. Tu kolejne obżarte. Tu jest ich bajer buda. A to? Też bobry? Ludziska. Pokazuję wam te drzewa obżarte celowo, żeby tak trochę czas antenowy zapewnić. Bo głupio taki film 7-minutowy wrzucić, a wiem, że wy strasznie lubicie mnie słuchać. A może ktoś z was jest z okolic Drawska i jest w stanie polecić jakieś jezioro, gdzie mógłbym pojechać i poszukiwać? Liczę na waszą pomoc w komentarzach. Tutaj iglaste to cały rok są zielone. No to ten zapach i te ptaki. I ta temperatura, o, tutaj aż czuć żywicę, no, sami wiecie, to jest zapach różnych letnich przygód, wyjazdów, biwaków, tego mi już brakuje. No, na oko ile? 300? 400? 500 lat? Pień konkretny, jak sekwoja jakaś. Kawał drzewa. Na kamerce i tak widać, że trochę pomniejsza, ale jest kawał drzewa. Tu
tutaj obalone. Jeszcze jakiś kilometr. Tak wygląda miejscóweczka tutaj. To jest druga strona już jeziora, gdzie łaziłem. Ładnie przygotowane miejsca na odpady, szkło, plastik, odpady pozostałe. Nie ma syfu pod ławkami. Ładne dwie wiaty. Palenisko, drzewo nawet, drążek do podciągania, pomościk i pozostałości jakiegoś większego pomostu, czy co to miało na celu? Pełno tych palików w wodzie. Ktoś wie, o co kaman z takimi palikami w wodzie? Bo zobaczcie, ile tego jest. No z tej strony ewidentnie jakby pomost, ale tu tak nierównomiernie porozmieszczane, tworzący taki kwadrat. Co to miało być? Naprawdę jakiś pomost, molo? Dziwne. Bo to miejsce nie jest jakieś tutaj specjalnie atrakcyjne. A taka wodna, drewniana inwestycja. Też kawał drzewa musiało być ścięte. No tutaj jest pień. No było kawał drzewa. Ciekawe, czy ścieli, bo się coś z nim stało, czy po prostu było wytypowane do wycinki. No dobrze, szanowni państwo, na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że pomimo niedużej dynamiki film się podobał, a jeżeli się podobał, to ja z tego miejsca proszę o łapki, subskrypcję, bo to pomaga rozwijać kanał. Jeżeli coś was zainteresowało albo macie jakieś pytania, chociażby o wykrywacz, jakich sobie kupić na początek, o zniżki w sklepie odyncja.pl, o kubki w loterii Odyncja i Przyjaciele, no to piszcie komentarze. Do następnego, hej!